Halo, halo, siemaneczko, z tej strony Brączek. I witajcie, z tej strony Boluś. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku od biedaka do kozaka. I na samym wstępie oczywiście bardzo serdecznie zapraszam do tego oto tutaj pana na poprzedni odcineczek, gdzie mieliśmy naprawdę bardzo fajną akcję, oraliśmy sobie na dwa zestawy, także bardzo serdecznie zapraszam te osoby, które oczywiście odcinka nie widziały. Natomiast dzisiaj, tak jak zapowiadaliśmy, bierzemy się za akcję siewy. Jak widzicie, zetorek już przygotowany z turem, z widłami do palet. Jedziemy sobie na początku po nawozy. Nawóz sobie zamówiliśmy, ale niestety przywieźli nam ten nawóz do sąsiedniej wioski, właśnie tam do Tanasa, także musimy jechać sobie ten nawóz odebrać. Bolek dzisiaj na samym początku odcineczka pojedzie sobie przetrząsnąć łąkę, którą właśnie w swoim odcinku skosił, także prawdopodobnie po przewijaniu czasu na pewno będziemy chcieli sobie te obie łąki zebrać właśnie, ale to dopiero jak będziemy mieli czas sobie oczywiście przewinięty, bo aktualnie jesteśmy również na trzecim dniu lata, bo tej roboty naprawdę jest sporo. W dzisiejszym odcinku zakupimy sobie również nowe pole, także myślę, że odcineczek będzie bardzo ciekawy. Także co, ja sobie zasiadam oczywiście do naszego zetorka. Czemu nie mogę wsiąść? O dobra, mogę wsiąść oczywiście. Mam już sobie przyczepę oczywiście przygotowaną. Burty sobie zdjęliśmy z racji, iż musimy sobie oczywiście lewą burtę mieć otwartą. Podpiąć? Jakbyś mógł, byłoby naprawdę mi bardzo miło, gdybyś mi tą przyczepę oczywiście tutaj podpiął. Bierzemy sobie tylko jedną przyczepę z racji, iż tam jest bodajże chyba 8 bagów. Także powinno się nam ładnie zmieścić tutaj na tą przyczepkę. Jeszcze. A jeszcze bym inno coś zahaczył, może lepiej nie, także pojedziemy sobie tędy. Załadujemy sobie te bagi, tak jak mówiłem, jest ich 8, więc prawdopodobnie zmieszczą nam się na przyczepę. Wrócimy wtedy na gospę, zasypiemy sobie rozsiewacz, ustawimy sobie dawkę i pojedziemy nawóz rozsiać właśnie na ten kawałek, który sobie w ostatnim odcinku u Bolusia zaoraliśmy. Naprawdę orka wyszła zacnie, bo praktycznie można powiedzieć, że gdzieś 25 minut, troszeczkę ponad 25 minut wyrobiliśmy się z orką całego pola, nawet zdążyliśmy zrobić skrajniaczki, więc ta orka naprawdę poszła nam mega sprawnie i szybko, a przede wszystkim ładnie żeśmy to zaorali, naprawdę idealnie żeśmy się rozorali, żeby żadnej bruzdy na polu nie było, więc wyszło to naprawdę elegancko. Wtedy co, rozsiejemy sobie nawóz. Nie wiem, tam 300-400 litrów sobie ustawimy, żeby też w miarę tego nawozu poszło, bo 8 bagów sobie kupiliśmy, nie wiem na ile nam to wystarczy. Chcieliśmy zamówić sobie cały samochód, tak jak zrobiliśmy to kiedyś na od biedaka do kozaka właśnie na poprzedniej mapie, ale no po prostu nie ma czasu, śpieszymy się teraz z tym siewem rzepaku, żeby się wyrobić w miarę w terminie, bo chcielibyśmy też już ten czas sobie ładnie tutaj elegancko przewinąć. Ole mi ścięło jak do drugiej wioski, wiesz, nie wiem czemu. Ej, tu kurde, teraz mi się coś w głowę zachodzę sobie. No. Nie wiem, czy tutaj Michu nie ogarnął czegoś takiego, że po przewróceniu nam od season robi się siano. Bo mi się tekstura zmienia. Tak? No. A więc to możliwe, ciekawe. Ciekawe czy nie. Bo nie wiem, czy ktoś coś takiego mi nie pisał. I kurde, się teraz mega zastanawiam i mówiłem, że to super sprawa by była, bo faktycznie często nam gdzieś to siano nie wychodzi, więc by było kozak pod tym względem, żebyśmy mogli zostać jeszcze na tym dniu nadal. No ciekawe, ciekawe. Jeżeli będzie się dało to na siano zebrać, to elegancko, bo wreszcie nie wiem, powiem wam tak, nie wiem czy dzisiaj, no na pewno dzisiaj nie ogarniemy siewu rzepaku, bo są 3 pola aż do zasiania. Także powiem wam, że naprawdę tego rzepaku w tym sezonie będzie sporo, bo na tym nowym kawałku, który dzisiaj sobie zakupimy właśnie, już mamy wypatrzone fajne pole, więc mega się cieszę, bo tutaj naprawdę są mega fajne pola na tej mapie i mieliśmy mały problem, żeby znaleźć jakiś kawałek, bo ciężko jest tutaj coś wybrać, bo wszystkie pola są naprawdę spoko, a też nie chcemy wiadomo jakiegoś super dużego kawałka teraz kupować, bo no jeszcze nie mamy maszyn pod duże pola. Tutaj to pole, co żeśmy kosili na moim odcinku z rzepakiem, to naprawdę większego pola chyba bym nie chciał, bo wtedy ciężko jest ogarnąć coś na jednym kawałku w całym odcinku, tylko trzeba to rozdzielać sobie na kilka odcinków. Dobra, jak widzicie, bagi są przygotowane. Ja trochę kiepsko stanąłem tutaj, ale myślę, że jakoś w miarę mi się tutaj uda to załadować. Przynajmniej mam taką nadzieję. Bo tutaj jest akurat na tym skupie dosyć mało miejsca i ciężko jakoś tutaj się fajnie złamać. Zresztą sami wiecie, nawet u Bolka na odcinku byliśmy właśnie tutaj. Dobra, widzę, że po dwa bagi na pewno nie dam rady, bo podnosi mi. No, podnosi mi ciągnik, a jak sami wiecie, no
W sumie ty mogłem wziąć ten obciążnik, bo prawdopodobnie mógłbym sobie do obciążnika chyba przyczepę podczepić, nie? No właśnie, nie? Ja się tutaj zastanawiałam, bo chyba ten lany, który my mamy cementowy, on nie ma zaczepu. Nie ma zaczepu? Trzeba innego wtedy, by dospawać albo innego zrobić. No ale to nic, to sobie ogarniemy, to mówię, po jednym bagu idzie elegancko, więc akurat jeśli chodzi o to, to nie ma najmniejszego problemu. Najgorzej właśnie, że tutaj ciężko jest się jakoś dobrze ustawić, żeby to elegancko załadować, ale myślę, że tutaj bez problemu sobie poradzimy. Kurde, ale ja teraz mega się cieszę, jakby to faktycznie było prawdą, że to robi siano, ale mówię, no wcześniej pamiętam, że jak się ścięło trawę i się przeciął przetrząsarką, to nie zmieniało się totalnie nic, nie? No nie, bo to w sumie na Moc Season było tak, że przetrząsarka nie dawała nam nic, nawet no nic, no. Teoretycznie nie potrzebowaliśmy nawet jej mieć, bo tutaj wystarczyło po prostu poczekać tyle dni, ile tam było dobrej pogody i wtedy siano się robiło samo, także przetrząsać nic nie trzeba było. No chwilę nam tutaj zajmie to ładowanie, 8 bagów wrzucić to nie jest tak hop-siup, ale spoko, bo roboty na dzisiejszy odcinek nie mamy aż tak dużo, też nie chciałem tutaj planować sobie nie wiadomo ile tego, bo po prostu bym nie ogarnął. A tak chociaż chciałbym ten nawóz rozsiać, resztę nawozu wtedy rozsieje mi sobie Boluś, a ja będę mógł elegancko już sobie jechać z siewnikiem i zacząć te siewy, bo mówię, no chcemy się z tym rzepakiem wyrobić, a 3 pola zasiać to nie jest też tak szybko do ogarnięcia. Więc myślę, kolejny odcinek u Bolka będziemy sobie dalej te siewy ogarniać. W sumie ty byś miał robotę, bo jeżeli to by było siano, to wtedy fajnie, bo mógłbyś sobie to zbierać na odcinku, nie? No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak nie, no to jeszcze pracę polową bym sobie też chętnie porobił, bo wiesz, jak ja już ciąłem trawę, no to nie ma sensu, żebym, możemy się tak co sezon wymieniać, jak robiliśmy to na polskiej wsi. Jeden ciął, drugi zbierał, żeby wiesz, nie było nudy. Tutaj wiesz, tym bardziej, że jest jeszcze jedno pole, które mamy, na którym jest jeszcze ściernisko, także tamto pole też fajnie by było w którymś odcinku ogarnąć. Na wieś, no. Na wieś jak na wieś, ale znaczy na wieś, no tak, gnojowicą przede wszystkim, albo i obornikiem, uprawić. Nie? No. Także mówię, tutaj roboty jest naprawdę jeszcze sporo. Siewów mamy, można powiedzieć, że od zarąbania. No najpierw rzepak, głównie też rzepak, bo tak, zawsze jak już, tam najciężej jest rzepakiem. Jak już będziemy mieli zasiany rzepak, to wtedy możemy sobie elegancko czas przewinąć, bo tutaj jeszcze nas czekają oczywiście żniwa kukurydzy, wykopki ziemniaków, więc tej roboty naprawdę jeszcze nas sporo tutaj czeka tej jesieni. Ale myślę, że też sobie na spokojnie zostawimy coś na wiosnę. Zależało nam na tym, żeby teraz kupić pole, bo trzymamy te pieniądze, można powiedzieć, że już bardzo długo, a też nam się nie uśmiecha tej kasy trzymać, bo jakoś... Oj, czemu mi bak spadł? Nie wiem. Ja pierdzielę ty. W szoku teraz jestem. Może tam ktoś jest w środku. Miałem idealnie nabite baga, a mi spadł z wideł. Normalnie ja ostatnio tym chwytakiem od tego, od obornika to robiłem, ładowałem bagi. A szło? No, normalnie, nabiłeś sobie i zamykałeś ceton. Mówię, jakoś może stabilnie będzie i powiem ci, nie narzekałem. Dobra, no to my mamy 4 bagi już rzucone, więc naprawdę elegancko to idzie. Kurde, nie wiem, czy nie będę musiał przyczepy przestawić, bo tutaj ciężko mi będzie teraz... Chociaż może jeszcze te 2 damy radę. Najgorsze jest to, że robi mi się dziwne 2 tekstury. Jedna ciemniejsza, druga jaśniejsza, więcej przewagi jaśniejszej i jestem ciekawy, czy jest to spowodowane MP. Później jak będziesz ty przejeżdżał tutaj na to pole, to... No ja sobie zobaczę, bo jestem ciekawy, co tam będzie. Zobaczymy. No kurczę, ja się zastanawiam, co to wtedy jest. Czy to jest 2 razy trzeba to przetrząsnąć może? Tak jeszcze się też jeździć. Nie powiedziałem, jeśli chodzi o nawóz, to zapłaciliśmy za niego 8 tysięcy, za te wszystkie 8 bagów. Także cena dosyć dobra, nie ma tragedii. O, bo tam było no około 1000 chyba, tak mi się wydaje, że około 1000 za jednego baga, więc jest w miarę spoko. Mówię, tych pieniędzy mamy naprawdę dużo, bo 151 tysięcy. Tym bardziej, że dzisiejsze pole, które kupimy, jest hektarowe. Więc ono też nie wiadomo ile kasy kosztować nie będzie. Więc tych pieniędzy naprawdę zostanie nam sporo. Do siewnika, jeśli chodzi o siewnik, tutaj doszliśmy do wniosku, że zostawiamy na ten sezon jeszcze ten siewnik, który mamy do końca sezonu, tego co jest teraz, a na wiosnę będziemy już planować raczej zakupić sobie coś innego. Zobaczymy, na tą chwilę jeszcze nie mamy nic wybranego. Tutaj był poruszony temat właśnie u Bolka na odcinku, jeśli chodzi o siewnik uprawowy czy nieuprawowy. Ale to jest jeszcze też wiadomo kwestia do dogadania. Zobaczymy jak będziemy stali z pieniędzmi na wiosnę, bo może tutaj się jeszcze trafią jakieś niespodziewane nowe nabytki. Bo naprawdę ja bym z chęcią wymienił teraz wszystkie maszyny, które mieliśmy na tamtej mapie, żeby też taki powiew nowości trochę był na tą serię. Przede wszystkim talerzówkę. W ogóle rozmawiałem z sąsiadem. Sąsiad teraz miał tak, widziałem, na testach talerzówkę. Jestem ciekawy czy ją kupi, bo bardzo nam się ta talerzówka spodobała. Też jakiś czas temu rozglądaliśmy się
przy kupnie Grubera bodajże rozglądaliśmy się za kupnem też talerzówki, ale padło pierwsze co na Gruber, że kupimy najpierw Gruber, a potem dopiero talerzówkę. Jestem ciekawy, czy sąsiad ją kupi, czy jednak znajdzie coś innego, bo jeżeli by jej nie kupił, to wydaje mi się, że my będziemy na pewno też się za nią rozglądać, bo mega by pasowała do nas na gospodarstwo, przede wszystkim do szósteczki. Znaczy chyba my już mamy tutaj wybraną talerzówkę, mi się wydaje. A to nie była ta, co myśmy jej wybraną? Nie, on niebieską, nie, on niebieską testował jakąś lemkena czy coś. Wiesz co, nie wiem, bo sąsiad też tutaj rozmawiałem z nim, to mówił o tej Agromasza talerzówce. A no to tutaj ja widziałem na odcinku, że, znaczy ogólnie tak, on mi nie dał modów, jak ja wchodziłem na serwer musiałem pobrać i z tego co wchodziłem sobie wpisywałem nazwy i całe szczęście wszystkie mody były z ModHuba. No. Więc jak sobie wchodziłem to tak, pobierałem jakąś, czekaj, to była Amazonka, no. Tą, którą mieliśmy na Katrosa. Kiedyś, Katros, tak, no. ona jest świetna, ale on tutaj jakąś teraz, ona ostatnio dosyć wyszła, ta niebieska, nie wiem czemu mi się wydawało, że to Lemken, ale to chyba nie był jednak mimo wszystko Lemken. I on z nią by i na miniaturce ją miał i naprawdę fędzior zarąbiście wyglądał, a z tego co jeszcze później patrzyłem, to sąsiad zachwalał, bo mówi, że na odcinku tamta mu nie szła i zachwalał tą tutaj oryginalną. To jest talerzówka, to może z tą ci się pomyliło. Nie wiem, no ciekawy, jestem naprawdę bardzo ciekawy co sąsiad kupi, na pewno jak coś kupi to się pochwali, ale tak jak mówiłem, my na pewno też za talerzówką będziemy musieli się rozejrzeć, więc tych maszyn do zmiany teraz mamy naprawdę sporo. Ja już wracam, mordeczko, jak ty tam jesteś z przetrząsaniem daleko? Ja powiem ci, że naprawdę bardzo fajnie to idzie. Przetrząsam drugi raz i powiem ci, że jeżeli przetrząsam drugi raz, to ta ciemna tekstura znika. Czyli całkowicie. Nie wiem, czy nie jest to tak grane, że musisz po dwa razy przetrząsnąć, nie? No ciekawe, może tak. Spoko, bo byśmy wtedy zainwestowali w jakąś przetrząsarkę fajniejszą, większą, bo jest dużo, naprawdę jest tak dużo przetrząsarek. No ja bym tutaj się rozejrzał właśnie za jakimś potingerkiem albo coś w ten deseń, żeby już też troszeczkę większa była ta przetrząsarka, no bo jakby nie było, to nasza jest całkiem malutka. Niby mamy małe łąki. Ale dużo lepiej to by wyglądało, jakbyśmy roztrząsali właśnie dużą przetrząsarką. Ja ci powiem, że może jest to tak zrobione, że po prostu trzeba roztrząsać dwa razy. Mhm. Ciekawe, no to jest naprawdę bardzo ciekawe. Tutaj po jeżeli lewej, tak, to o, super. Tutaj właśnie po lewej, teraz przejeżdżamy. Zerknę sobie tylko na mapę, żeby właśnie wprowadzić błąd. Tak, tutaj jest pole numer 85. I tutaj jest właśnie to ściernisko, które musimy sobie też uprawić, bo to jest nasz kawałek tutaj. Też jeden z większych, można powiedzieć, na tej mapie. Z naszych kawałków, bo jest dosyć długi, nie jest może jakiś super szeroki. Ale jest bardzo długi, więc też robota na pewno to będzie na tym polu troszeczkę czasu pochłaniała. Jeszcze po rzepaku w ogóle trzeba uprawić, nie? Jo, ale no to by to. Także mówię, tego rozlewania gnojowicy, rozrzucania obornika będzie naprawdę, naprawdę sporo. I tutaj w tym sezonie jeszcze bym się zastanowił właśnie na zmianę rozrzutnika, nie? Na jakiś większy, bo ci powiem, na tych dużych polach my się zarąbiemy tym małym rozrzutniczkiem. No, to na pewno. Dobra, ja już jestem na gospie, także elegancko, pięknie to wygląda. Pługi, jak widzicie, już rozszczepione, ciągniki są przygotowane do podczepienia pod maszyny potrzebne na dzisiejszy odcinek. Myślę, że na spokojnie sobie podepniemy rozsiewacz do zetora małego. Już nie będę tutaj, bo czwórkę dzisiaj zaplanowałem sobie podpiąć właśnie do tego, do rozsiewacza, do siewnika, sorry. Myślę, że tutaj nie ma sensu jeździć szóstką z siewnikiem, skoro czwórka bez problemu sobie dawała radę z tym. Dobra, od razu sobie jednego baga już nabijemy. Kurde, ale kozak, tak, no nigdy jeszcze tak nie przetrząsałem, nie, w farmingu. Wiesz co, idę już coś zobaczyć. Ty jesteś na której łące? Tutaj na koło tej, domu? Na tej, nie, tej drugiej, tej a, większej. A, tej koło tej. To czekaj, i powiedz mi, czy ty też widzisz takie ciemne widzenie, gdzie placki i czy ci znikałem, jak ja w nie wjeżdżam? A gdzie jest mordo golf? Nie wiem. Ciężko mi powiedzieć, gdzieś pewnie go żeśmy zostawili. Czekaj, gdzie... A, dobra. Golf stoi te, szóstkę kupowałem przecież, zapomnieliśmy go odebrać od stamtąd. A, jeszcze nie dzwonił. Dobra, nieważne. Patrz, to jest tu blisko, a z golfem mógł wrócić. Co mówisz? No ja, ale musiałbym z buta biec. No. Nie, robota robotą, bo kurde trzeba zrobić, bo ja już tutaj rozsiewacz sobie zapinam. Mamy 15 minut odcinka, także muszę się streszczać, wiesz? No, ja mam ostatnie przejazdy. Dwa, takie. Mówię, no jeżeli zdążę, to będę chciał sobie też roztrząsnąć tą łąkę tutaj koło domu. Ale powiem ci, że może być problem ogólnie, nie? Czasowo. Dlatego ja właśnie ci powiedziałem, że to nie ma sensu. Ja też dużo czasami planuję, ale już zrezygnowałem z tego i biorę po mniej rzeczy. Jak już biorę, to tak jak właśnie w poprzednim odcinku. Gdzieś tam te belki, że przywieźć, bo wiedziałem, że to zajmie mi ze 3-4 minuty. Pojechać na mniejszą łąkę, bo mówię, jeżeli to będzie naprawdę mega, mega wolno, to tylko zrobię jedną. Ale faktycznie poszło fajnie, więc... Dobra, podjedziemy sobie tutaj, bo mówię, my z rozsiewaczem w ogóle całkiem w inną stronę będziemy jechać. Ja sobie od razu dawkę ustawię, mam 300 litrów, ustawię 400.
żeby też troszeczkę tego nawozu ubywało. Dobra, dobra, ja mam koniec. Masz koniec już? Jo, fajno to wyszło. Ale mega ładnie, ślicznie to wygląda. Ta tekstura siana. No to mówię, nawet wtedy, jeżeli nie będziesz chciał robić tego na swoim odcinku, to nawet ja w swoim odcinku bym sobie te siano kosy dokończył. No, prawdopodobnie tak zrobię, no bo nie ma sensu, żeby no jeden w jednym sezonie tak robił i drugi tak. Lepiej, jakbyśmy się moim zdaniem wymieniali. Ja sobie przed odcineczkiem ogarnę to, czy to na pewno jest zrobione siano z tego, wiesz? Jak to przeciągnięte jest, bo mówię, no trzeba to sprawdzić, żeby potem siary nie było na odcinku. Dobra, jeden bak już wsypany, nie wiem ile tu wsypiemy, chyba... Wiecie co, chyba nas... Oj, nie trafiłem. Chyba wsypiemy sobie na spokojnie dwa, bo jakbym wsypał trzy, to by mogło troszeczkę zetora nam nosić. A te dwa bagi teoretycznie powinny chyba wystarczyć na oba kawałki, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, jak będziesz wjeżdżał na gospę, to uważaj, bo tu przyczepa stoi. O, się widzę. A, ty tu już jesteś, dobra. To wiesz co, poczekaj, ja już wyjeżdżam zetorem, bo ty się nie zmieścisz. A, dobra, to tamtędy sobie wjedź. Dobra, my sobie zetorka właśnie, tutaj zostawimy. Tego. I robiłeś ankietę na jaki poziom nie, trudności? Nie, zapomniałem, ale bardzo dużo ludzi pisało o tym, żebyśmy zmienili na ten normalny, że w ogóle powinniśmy od samego początku grać na normalnym. I wiesz co, wrzucę ankietę wtedy, w ten odcinek. Wrzucę no. ankietę i zobaczymy, co ludzie na ten temat myślą. Ale myślę, że tutaj jak najbardziej większość będzie właśnie za tym, żeby sobie ten poziom trudności zmienić jednak na normalny. Dobra, ciśniemy. To ty wtedy teraz musisz chwilę poczekać, aż ja rozsieję ten nawóz, co? A, golfa sprowadzić, dobra, okej. Okay. Ja sobie to raz, dwa rozsieję i wtedy zetorka oddamy Bolusiowi, żeby on jechał mi rozsiać tam na nowe pole. W ogóle to, ten kawałek musimy sobie zakupić. Ty wiesz co, jakbyś mógł skoczyć jeszcze na to pole? I zobaczyć, czy tam na pewno jest dalej tekstura kultywatorowania, bo ona ogólnie może się z czasem zmienić, nie? Bo wiesz jak to jest, jak pole jest niekupione, to te pola dosyć szybko się zmieniają. Zobacz ile my czasu, nie, zobacz ile czasu. Tu na tej mapie jest tak ustawione, że żadne pola nie są obsiane, bo te pola, które ty widzisz poobsiewane obok naszych pól, to ja porobiłem. Po to, żeby nie było tak pusto na mapie. Aha, bo tu jest ustawione, że nie są obsiane, o? Jakoś nie wiem czemu, na tej mapie tak się zdarzyło, że te pola po prostu nie obsiewają się. Nie wiem, czy to przez to, że to pierwszy sezon dopiero i w następnych się to zmieni. Jeżeli będzie to tak, to powiem ci szczerze, że no, trzeba będzie pobiegać trochę po mapie i na każdych polach coś tam sporadycznie posiedzieć, no bo to brzydko wygląda moim zdaniem. No i tym bardziej, że jeżeli będzie cały czas tak samo, nie? No, ja dlatego gdzieś tam pobiegałem po tych polach i postarałem się coś tak w miarę pasujące do akurat takiej fazy, jaka powinna być gdzieś tam, czy kukurydza, czy coś innego, nie? Więc dobra, tutaj, żeby pusto nie było. Musimy trochę szerzej sobie, żeby tutaj czasem sąsiadowi nie sypać na zboże, kurna chata, bo będzie ono lepsze od nas. Ustawimy sobie takie, nie wiem, 13 może. Zobaczymy jak to będzie szło. No, nawet możemy śmiało do 15 zwiększyć, chociaż i tak widzę, że zetor pod górę będzie miał co robić. Idzie. Elegancko to idzie. I mówię, tutaj na tym kawałku będzie rzepak. Pole, które dzisiaj zakupimy sobie, to będzie pole numer 71. Także można powiedzieć bliziutko wioski, więc bardzo fajnie, nie będziemy musieli nigdzie daleko jeździć. No i trzecim polem, który będzie rzepak, to będzie właśnie pole za domem. Myślę, że tutaj ten kawałek, który będzie właśnie za domem zasiany rzepakiem, jak rzepak będzie kwit na żółto, to naprawdę będzie coś pięknego tam za domem, nie? No tak. Naprawdę będzie mega, mega pięknie to wyglądało. Zresztą ja lubię właśnie, jak rzepaczek sobie rośnie gdzieś blisko chałupy. Kurde, tu te pola są tak proste, a są tak piękne. No. Wystarczy, bo mówię, no nie są jakieś po... O ja pierdzielę, jak ten golf się kopie. No on ma ogólnie problem tak, że tam po polach za bardzo nie... Jak jest zastężony, tak, ale... Jak chcesz ruszyć, to nie cholera. Zrobimy sobie tutaj od razu z tej strony ładnie skrajniak. Cyk. Mówię tutaj, żeśmy naprawdę bardzo długo mówili o tym, że zetor będzie sprzedany, ale dobrze, że jednak nam doradziliście w komentarzach, żebyśmy tego zetora nie sprzedawali. Tak, jednak napisali tak? Tak, no dużo ludzi tak pisało, żebyśmy jednak go sobie zostawili i powiem wam, dobrze tutaj wyszło z tą, może no z jednej strony dobrze, z drugiej strony kiepsko, z tą kradzieżą naszej Proximy. Bo tutaj jakby nie było, ta kradzież tej Proximy właśnie uratowała tego zetora, że on z nami został, bo gdybyśmy go wtedy sprzedali, to byśmy praktycznie zostali z dwoma traktorami na gospodarstwie, a to by było jednak troszeczkę za mało. Więc bardzo fajnie, że to tak wyszło i że ten zetor z nami został, bo zobaczcie, jakby nie było, jest dla niego robota jeszcze teraz. Myślę, że on jeszcze troszeczkę czasu z nami tutaj zostanie. No tutaj myślę, że jak pójdziemy już w troszeczkę większe ciągniki, to wtedy będziemy to mogli się zastanowić. Ja też bym sprzedał prędzej 60. Mimo wszystko do paszowozu zetor by był lepszy i do sianokosów czy do cokolwiek, no jednak ten przedni napęd to sami dobrze wiecie, że no, przydaje się na polu. Dokładnie. Więc tutaj 60 moim zdaniem i wtedy... zobacz, z czasem jakby nie było, 60 też nie będzie miała roboty, bo
Przetrząsarkę wymienimy, zgrabiarkę wymienimy na większą na pewno też. Kosiarkę wymienimy na 100%. Paszowóz też, jakiś czas. No jeszcze paszowóz jak paszowóz, bo ten Zetor z paszowozem dobrze wygląda, więc spoko. Ale 60 jakby nie było, to teraz jest tylko i wyłącznie do sianokosów i do kopaczki. A kopaczkę na pewno też czasem będziemy chcieli sobie wymienić. Tutaj to zrobimy tak prawdopodobnie, że tą kopaczkę sobie zostawimy właśnie do typowo upraw marchwi czy coś innego, nie? No, pewnie tak. A do ziemniaków sobie kupimy jakąś po prostu już nowszą od Grimy. Chyba, że nie będzie wyglądało, nie wiem, takie kopanie marchwi, wiadomo, na takie rządki, więc no wtedy najwyżej po prostu ją sprzedamy i tyle. To tam nie robi. No, miliony to jakieś nie są. To akurat jest kwestia do dogadania, ale tutaj, no właśnie nawet do samego głupiego nawozu ten Zetor jest bardzo fajny. Do oprysków, a opryski też bym bardzo chciał tutaj robić. No, na pewno tutaj też rozmawialiśmy z Wolkiem na temat ścieżek, na pewno te ścieżki będziemy sobie robić. Na tą chwilę na pewno zrobimy sami ścieżki, a z czasem może ogarniemy ten mod na precyzyjne sianie, czy jakoś tak. Mówię, ja bym robił te ścieżki tylko i wyłącznie na tym do odcinka, o, że tak powiem. No. Bo szkoda też sobie marnować, no bo wiadomo, tutaj z sąsiadem myślę, że też się ugadam. I sąsiad też za tym będzie, bo jednak czasami to jest troszeczkę tak, że no wiecie, w życiu realnym to gdzieś tam te ścieżki nie zabierają aż tak wiele miejsca, to zboże się podniesie i w ogóle, a w farmingu sami dobrze wiecie, że niestety no te ścieżki potrafią być takie, że szerokość na 2,5 metra, a pomiędzy już nic nie ma, więc będą robione to ścieżki typowo i wyłącznie pod odcinek. Tutaj też kwestia, dużo ludzi napisało w komentarzach, żebyśmy wgrali sobie tutaj precyzyjne rolnictwo. Nie wiem, jak to jest z tym modem. Myśmy za dużo na nim nie pograli, bo bardzo szybko się do niego zraziliśmy na od zera do farmera. No i nie wiem, powiem wam, że... Powiem szczerze, no. Jeżeli będziemy robić sąsiadów, a sąsiadów nie będziemy robić na sezonie. Season, to dodatkiem mógłby być mod precyzyjnego rolnictwa. O właśnie. Bo ja nie mówię, nie ma co za dużo... Bo nie ogarniemy. Taką serię, tak, bo nie ogarniemy, to wiecie, to jak się nagrywa, tak z dnia na dzień spoko, ale to i tak jest zawsze roboty podczas przewijania tego wszystkiego, może wam się to fajnie ogląda, a dla nas to jest kupa roboty, bo czasami samo przewijanie serwera, patrząc teraz na po sąsiedzku, czy od biedaka poprzedni sezon na polskiej krainie, to jest nawet do 4 godzin. No to właśnie. Sobie sami możecie wyobrazić, ile to jest roboty. 4 godziny siedzisz, prawda. I sobie nic nie możesz nagrać, tylko siedzisz i przewijasz serwer, żeby można było dopiero nagrać coś na wiosnę, więc no niestety, ale za dużo też nie ma co szaleć, tym bardziej, że gramy jest tutaj na sezonie, więc starczy. No na sezonie naprawdę się gra super, a sąsiadów, jeśli chodzi o sąsiadów, to no nie wiem, czy będziemy dawali ten sezon. Bo tutaj ja na pewno bym nie dawał. Żeśmy się zastanawiali to nad sezonem. Tutaj jest też jeszcze kwestia do dogadania. Zresztą no nie będę na razie na temat sąsiadów dużo mówił, bo jeszcze jest od zera do nagrywania, a sąsiedzi dopiero wlecą, kiedy ogarniemy do końca od zera do farmera, więc to jest też jeszcze kwestia do zastanowienia się. Jeszcze nie jesteśmy w 100% co do tej serii pewni, jeśli chodzi o właśnie season, o to ile gospodarstw będzie itp. itd. To jest też jeszcze kwestia do dogadania. Dobra, mordo, ja zjeżdżam, zaraz jestem na farmie. Ja czekam na gospie, na ciebie. Zostało mi 470 kila, litrów, przepraszam, w rozsiewaczu, więc na tamten kawałek, na który teraz pojedziemy, w 100% nam wystarczy, więc spoko, nie będziemy musieli dosypywać. Resztę nawozu, resztę bagu po prostu wstawimy sobie do tego, do stodoły, czy gdzieś tam, żeby nie stały też na dworzu, tylko elegancko pod dachem. Ja sobie teraz biorę naszą czwóreczkę, zapnę sobie rozsiewacz, nie rozsiewacz, bo ja z tym rozsiewaczem dzisiaj, siewnik oczywiście, do naszej czwóreczki i będziemy sobie cisnąć na siewy. Elo, mordo. Wiedzi, no nie za daleko, a za moment cofnę i zapierdzielam. Dobra, to nie będę wjeżdżał wtedy, tylko czekaj, tu wjadę, żebym miał miejsce, żeby wysiąść. Dobra, oddaję ci zestawik, proszę bardzo. Dobra. Fajnie wygląda ten Zetor z tym rozsiewaczem, mega mi się podoba. Dobra, szósteczka, tak jak mówiłem, w dzisiejszym odcinku sobie odpoczywa, w zeszłym odcinku trochę się narobiła z nowym pługiem, a dzisiaj będziemy sobie siali naszą czwórką, no stwierdziłem, że bez sensu szóstkę zapinać do tego zestawu, skoro czwórka bez problemu sobie radzi, a że ma czwórka jeszcze nowe dźwięki, to możemy sobie właśnie na tych nowych dźwiękach trochę porobić. Kurde, zapomniałem podczepić, ja mówię, czemu mi się nie chce podnieść, a nie mam podczepione przecież. Dobra, cyk. Drzwi sobie zostawimy jedno otwarte, dach mamy zamknięty czy otwarty? A nie, otwarty mieliśmy, dobra, otwarty sobie zostawimy, szyba z tyłu, niech jest otwarta. Jak się będzie kurzyło, to najwyżej sobie lekko ją przymkniemy. Dobra, siewnik na transport sobie damy oczywiście też do góry. Czekaj, wiesz co, mordo, ogólnie ja chyba kupię to pole, bo ty zaraz tam pewnie dojedziesz.
Tak jak mówiłem, jest to kawałek numer 72 i to pole kupujemy za śmieszne 38 tysięcy. A fajnie, bo zobaczcie, będziemy praktycznie przez ulicę graniczyć tutaj z sąsiadem. A też fajnie, bo samą wioskę będziemy musieli tak, przejechać tu jednak. Nam się tutaj mega podoba, więc... Zobaczcie, jak ten zestaw pięknie wygląda. No naprawdę. Coś zajebistego. Dobra, ciśniemy sobie. A, kurde, ja już siewnik podniosłem, a ja zapomniałem, że przecież ja muszę sobie jeszcze na farmie nasiona uzupełnić. Tutaj, jak widzicie, paleta z nasionami również zakupiona. Nie pamiętam, ile dokładnie za nią zapłaciliśmy. Też nie chcę wam teraz tutaj skłamać, bo... 200? Chyba koło dwójki coś za nią zapłaciliśmy, więc... dobra, uzupełnimy sobie. Nie wiem, czy starczy nam na całe pole. Na polu tu trzeba będzie ściąć parę gałęzi. Myślisz? Ja na poprzeciaku sobie... dziwnie jest ten drzewo wyrośnięte w polu. Od razu sobie drzepaczek ustawimy, żeby czasem jajów nie było, że się pomylimy. 23 stopnie Celsjusza, więc jeśli chodzi o siew, tutaj do siewu jest idealnie, bo rzepak wymaga na sezonie od nas 20 stopni, więc to 23 to jest bardzo fajnie, optymalnie, a nawet i za ciepła ziemia jest, więc spoko. Dobra, jedziemy. 550 kila w siewniku, nie wiem, czy wystarczy, zobaczymy, jak to będzie szybko schodziło. Ale mówię, ten kawałek tylko hektarowy, nie jest on jakiś super duży. Ale zawsze jest to jakieś urozmaicenie i myślę, że tutaj będziemy stawiali na to właśnie, żeby tych pól kupować jak najwięcej. Zobaczcie, 112 tysięcy nam zostało na koncie, więc jeśli chodzi o pieniądze, naprawdę stoimy tutaj bardzo fajnie. Możemy sobie pozwolić na zakupy nowych nabytków, które na pewno w kolejnych odcinkach też się pojawią. No dzisiaj akurat nie miałem co kupować, bo jak sami wiecie, tutaj no, jeśli chodzi o siewnik, tak jak mówiłem, zostaje z nami. Rozsiewacz na tą chwilę też jest w zupełności wystarczający, nie ma co go zmieniać na nowy, bo mija się to z celem. Nie, no akurat on pasuje do Zetora, więc to nawet nie myślałem o wymianie. Tutaj ogólnie jest, nie wiem, kiepsko z wjazdem chyba na to pole, bo nie wiem, czy tutaj jest jakiś taki wjazdek. To się zrobi. Bo za ogólnie na wiele pol nie ma wjazdu. Ja sobie ogólnie zacznę chyba, wiesz co, od skrajniaczka. Dlatego ci zrobiłem. Tak, bo ja potem będę chciał siać tutaj od tej prostej strony, czyli od prawej miedzy. Bo tutaj ta lewa widzę, że tutaj jest troszeczkę krzywa. Dobra, cyk. Zrobimy sobie, nie wiem, skrajniak w sumie, a nawet choćby na raz, żeby tylko był zrobiony. A tutaj ty mówiłeś o tych gałęziach, ten cień one, taki jest, tak? Tak, one nie powinny być w ogóle... No trzeba będzie je wyciąć, bo mówię, no nie pasują, bo wchodzą na drogę i to tak nieładnie wygląda. Dobra, jedziemy z tematem. Można powiedzieć pierwsze siewy... Ale dym, ja! Pierwsze siewy na tej mapie, jakby nie było. No. Bo jeszcze nic nie mamy zasiane. No tutaj są gałęzie do wycięcia. Ojena, dobra, ja tu nawet nie będę wjeżdżał, wiesz? No nie. Ja tu zostawię taki winkiel nieobsiany. Bo kurde mi lusterka pourywa w czwórce. A sobie zasieję sobie tutaj to o tak. Lekkim ukosem, bo potem i tak kombajnem tego nie zrobimy. Dobra. O, zajebiście masz rozsiane. No tutaj ile? Jeszcze jeden przejazd czy dwa? W jedną i drugą. No, to bajeczka. Czego tu nie dam rady całego szarpnąć tam dalej, bo tu muszę wrócić, bo jest tu ten klin w lewą stronę. A ja sobie wtedy fajnie tutaj od tej strony zacznę to siać. Naprawdę fajne pole, bo też nie jest to idealny prostokąt, a jednak to ja tam jakoś bardziej lubię właśnie takie niekształtne pola troszeczkę. Wiadomo, na tych prostokątnych czy kwadratowych się dużo lepiej robi i szybciej się robi, ale jednak te zagajniki takie i te drzewa w farmingu, no jakby nie było, mają swój klimat, więc to też jest bardzo fajne. Tutaj staraliśmy się właśnie wybrać też kawałek nie za duży, nie za prosty, no i przede wszystkim blisko, bo mamy sporo kawałków właśnie teraz daleko od farmy, a jednak fajnie by było mieć coś tutaj bliżej wioski. Taki dym. No i też chcieliśmy to wykupić, póki sąsiad jeszcze tutaj nie kupił, bo na pewno sąsiad za jakiś czas będzie się to za... To takie mało nie idzie. Myślisz, że nie? Nie, on jak już teraz to żółwka, tam chyba to jest 6-metrowa i to wszystko, jak patrzyłem, to... Pierdolkaniec. Sąsiad pewnie się rozwinie, kurna, John Deere po 300 koni będą stały, a my to wtedy John Deere 180 koni kupimy. No. Ale ja ci powiem, to ma swój urok, ma swój klimat, tym bardziej, że w życiu realnym też gospodarstwo nie rozwija się, wiecie, tak szybko. Tylko się przez paręnaście czy parędziesiąt sezonów robi tymi samymi maszynami, nie? Ja powiem ci, świetnie tekstury wyglądają, z ciemna do jasnej po siebie. Wreszcie nie ma problemu, że to widać. Bardzo duża różnica w ogóle w teksturze. Nie, czy przez to, że jest nawóz? Nie wiem, możliwe, że tak. A zwracać uwagę na łąkę, jak jechałeś, czy nie bardzo? Nie zwróciłem. No dobra. Tak leciałem, mordo, taki zafascynowany tym zestawem, że nie zauważyłem tej łąki. Nie wiem, pewnie już wracać nie będę, ale najwyżej na koniec odcinka sobie podejdę, bo tutaj to jest bardzo bliziutko. No ja jadę koło domu rozsiać. Za domem, tak? Mhm. Dobra, no to elegancko. I będziemy mieli trzy pola już nawiezione, starczy ci tego nawozu, co był wsypany?
Nie wiem, zobaczę, może czy nie będę musiał dosypać ze 100 kilo, z 200. Bo mówię, na wozu wydaje mi się, że starczyć wszystkie zboża nie starczy, bo samo to pole rzepaku, które było tam, gdzie będzie, nie wiem co tam teraz będzie, bo jeszcze nie rozplanowaliśmy, gdzie co będziemy siali, no bo jest to po prostu jeszcze za wcześnie. Tutaj najpierw będziemy musieli sobie ogarnąć inne wszystkie prace. Na razie tylko rozplanowaliśmy, gdzie siejemy sobie rzepaczek. Myślę, że tutaj jesteśmy w stanie rozsiać to wszystko nawozem tym, które mamy kupione. Ewentualnie sobie najwyżej te 2 czy 3 bagi się jeszcze dokupi. A w przyszłym sezonie na pewno będziemy chcieli się już bardziej zaopatrzyć w ten nawóz, czyli pewnie zamówimy sobie taki konkretny transport, żeby ciężarówką przywieźć, bo jest to troszeczkę uciążliwe jeżdżenie co sezon, czy tam co pół sezonu właśnie po nawozy. A tutaj jednak jak nam przywiozą, to wiadomo też i się mniej zapłaci, bo większą ilość się zamówi, przywiozą do domu, a nie gdzieś do innej wioski, więc jakby nie było, jest to troszeczkę bardziej wygodne dla nas. No i cyk, drugi przejazd. Troszeczkę nam tutaj na pewno zejdą te siewy, bo nie idzie to jakoś mega, mega szybko. Ale i tak, cieszę się, że zostawiliśmy jeszcze ten agregat uprawowo-siewny, bo mega pasuje tutaj do czwóreczki. Fajnie ten zestaw wygląda, a raczej jak będziemy już celować w kolejny siewnik, to na pewno będziemy celować w siewnik do szóstki. A tak jeszcze ten do końca sezon możemy sobie tą czwórkę w tym agregacie tutaj wykorzystać, bo potem na pewno już będziemy właśnie kupować sobie siewnik pod naszą piękną szósteczkę. Ale to dymi, nie? No, w szoku jestem teraz. Powiem ci, stąd cię widzę? Nie widzę, to są za duże góry. A nie, widzę cię, widzę. Tak? Ale czekaj, dymu ale nie widać, nie dymi. Ale nie dymi. No, z daleka no, pewnie dymu nie widać. Ale kurde, sino, że cię tu widzę z rogu pola, nie? To pole jest tak fajnie pod kątem położone. Nie wiem, ja ciebie nie widzę. No poczekaj, bo teraz byś musiał spojrzeć w lewo. Nie widzisz mnie? Nie. No kurde, jak ja cię widzę, to też powinieneś. Ja mam dosyć graficznie ustawione, wiesz, lekko. Czekaj, gdzie ty jesteś? Jak przez łąkę byś patrzył na rogu pola tego, wiesz, co nie zawsze wyskakuje. No poczekaj, ja idę zobaczyć. O kuźwa. A jest, no widać. Spójrzcie, widzisz tą piętrówkę tam? Z zieloną balustradą? Gdzie? Jak się kończą budynki po lewej stopadzie, ja biegnę tutaj. Taki, pod takim kątem patrz, jak ja biegnę. No. Nie widzisz tam zatora? Widzę znak tylko, wyjazdu z gospy. Gdzie ty patrzysz, kuźwa? Teren zabudowany, tak, i koniec. Tak. Dąbrówka. No to przy Dąbrówce znaku ja stoję. Ale widzisz, ciągnika nie widzę. Aha, jak to ciekawe, jak daleko musisz podejść. Wiesz co, bo ja mam w graficznie sobie zmienione troszeczkę na słabsze, no, no, wiesz? No. I to się tak nie ładuje mi z daleka, nie? Ale sina, u mnie to tak cudownie widać. Ale grunt, że widzę znak terenu zabudowanego, to przynajmniej będę wiedział, gdzie zwolnić. No. A gdzie mogę przyspieszyć. No tam u nas akurat z tymi ciągnikami to jeszcze nie problem. No ale golfem? No golfem tak. Golfem to można sobie przygazować troszeczkę na wiosce, jakby niebo poszarżować wieczorem. Ty, no i co, ja mam to przetrząsać tylko domu? Śmiało, możesz przetrząsać, bo ja mówię, ja dopiero zacząłem siać, chciałbym sobie jednak troszeczkę posiać, bo jakby nie było, prawdopodobnie to będą chyba jedne z dwóch siewów, które będą tym agregatem, nie? Bo raczej no, tutaj co zrobimy, jeszcze jesienne siewy jakiegoś żyta i co, to na wiosnę koniec. Już będzie nowy siewnik, tak? Więc tutaj no, chcę jednak tutaj posiać sobie dzisiaj jak najwięcej, wiesz? No to dlatego mówię. Przetrząsi sobie, mówię, sianokosów będzie jeszcze dużo. Więc ja na swoim odcinku po prostu ogarnę sobie tylko i wyłącznie zgrabianie i prasowanie, więc spoko. Jeżeli będzie taka możliwość oczywiście. Chociaż wtedy nawet na mój kolejny odcinek będzie można chyba już przewinąć, bo prawdopodobnie przez cały twój odcinek ja zdążę zasiać te wszystkie pola, wiesz? No najgorsze jest to, że w niedzielę ma padać. Co? Następnego dnia po południu ma padać. Jo? Daj Boże, żeby zdążyło wysnąć. Ale jest 30 coś stopni, więc nie wiem czemu wydaje mi się, że powinno zdążyć wysnąć, wiesz? No miejmy nadzieję. Bo tutaj szkoda by było jednak, jakby to w to wpadało. A my akurat tutaj kosząc tą łąkę w sumie nie patrzyliśmy na pogodę, nie? Musimy bardziej zwracać uwagę właśnie na to, kiedy kosimy i jaka jest pogoda. Znaczy nie no, zwracaliśmy uwagę, że będzie ciepło, że są warunki do schnięcia i że to będzie jednak mimo wszystko kolejny dzień po południu, więc prawdopodobnie po przewinięciu to rano już powinno ono być gotowe. Ale nie wiem czemu właśnie mi się cały czas wydaje, że o tym pisałem z Michem i on tutaj mówi, że on to robi, ale no to mówię, trzeba to jeszcze się upewnić w 100%. No zobaczymy, nawet po odcinku wejdę sobie, zgrabię kawałek i zobaczę, jak to będzie się prasowało, czy to będzie, czy nie. Prasą wjedziesz. No, nawet bez zgrabiania. Tak, no bez właśnie. Bo tego jestem naprawdę tutaj bardzo ciekawy. A jak ja się zaraz, jak ja to ogarnę, a ty jeszcze będziesz miał odcinek, to ja się upewnię, żeby już w ogóle być pewny, bo mnie to tak mega ciekawi, że szok. Wiesz co? Zrób to zanim to przetrząsiesz, bo może chcę na odcinku, żeby to było wiadomo, wiesz? Znaczy, no że teraz po prasę podjechać. No, masz kawałek już przetrząśnięte tam, to jak masz przetrząśnięte, to podjedź po prasę i zobacz.
Czekaj. No mówię, tutaj to jest naprawdę ciekawe, czy to jest zrobione na tej mapie, czy nie. Muszę przy jeden kawałek przeciągnąć dwa razy, bo mam ciemnego. Dobra. Jeszcze 3 minuty. Ale to idzie tutaj te siewy. Mówię, no niby tylko głupie 3 metry, ale na takich jeszcze nie za dużych polach to naprawdę fajnie szafuje. Ale jak będziemy mieli już jakiś 4-metrowy nieuprawowy siewnik czy coś w tym stylu, to naprawdę powiem wam, że siewy tutaj to będą moment. Przynajmniej nie będzie trzeba się tak śpieszyć na przykład z siewami rzepaku. Bo tutaj naprawdę teraz, no późno zaczęliśmy te siewy. Ale to w sumie wszystko przez to, że żniwa mieliśmy na 3 dniu lata. Bo wcześniej nie było dojrzałe nic. Więc to w sumie też jest właśnie przez to, że nie przewidzieliśmy tego czasu, tylko cały czas jedziemy na jednym dniu. Bo tak gdybyśmy na pierwszym dniu czy drugim ogarnęli sobie żniwa, to wtedy moglibyśmy na spokojnie sobie na przykład skosić łąkę i wtedy dzień przewinąć i robić siewy i jeszcze siano przy okazji zbierać, a tak widzicie teraz wszystko jest niewiadomą. I musimy naprawdę z tymi siewami się śpieszyć, ale to się da, wszystko ogarniemy w czasie, wydaje mi się, że zdążymy bezproblemowo. Teraz jedyne co nas martwi, no to właśnie ten deszcz jutrzejszy, ale wydaje mi się, że powinniśmy... A jutro jest niedziela, tak? Tak. Że oto teoretycznie w niedzielnym dniu nie powinniśmy pracować, mordeczko. No, no, bo niedzielna praca... Nie, powiem ci, wiem, gówno się opłaca, czy tam jeszcze jak to mówią, ale powiem ci, sam pamiętam, jak u siebie jeszcze mieliśmy krowę. Krowy, bo najczęściej to mieliśmy 2-3 krowy. I tą łąkę na tym klinie tutaj na dole. I sam pamiętam, nieraz było tak, że kurde, przez kilka dni nie chciało wysnąć i trzeba było niestety w niedzielę. I dużo sąsiadów u nas też w niedzielę niestety musiało, bo no siano nie wiem, to jest to, że musisz tak, zabrać, nie? Żniwa no, też żniwowaliśmy w sumie w niedzielę też dużo razy, jak była pogoda. Niestety trzeba. Czasami więc wydaje mi się, że siano trzeba. To też jakby nie było, jest zbiór, tak? Plonów. No, tak. Bo trawa więc... to też jest plon. Więc wydaje mi się, że to się zalicza do jednego. Ja można to wrzucić do jednego też, worka. Ja raz też kiedyś byłem, jak tam było i właśnie też ksiądz mówił, że no niestety, jeżeli jest pogoda, to trzeba pracować. No tak. Dobra, prasa, cygmyk, fuch. No jestem ciekawy, naprawdę. Jak zobaczysz, to wtedy sobie odcineczek skończymy. Bo tutaj no chciałbym na koniec odcinka, żeby było wiadomo, czy da się to pracować po przedsięwzięciu, czy trzeba jednak czekać. Dobra, twoja, moja, dzisiaj się bujamy jak coś. Jeszcze na koniec sobie tylko zerknę w ogóle, jak ci ceny kształtują. Czy jest coś do sprzedaży? Chociaż raczej nie, bo myśmy teraz czasu nie przewijali, więc teoretycznie chyba do sprzedania raczej nic nie będzie. Ale warto zawsze zobaczyć, się upewnić, czy na pewno. Zaraz pół pola będę miał w sumie zasiane, więc naprawdę szybko te siebie tutaj idą. Ale mówię, to na spokojnie będę mógł sobie ogarnąć właśnie u Bolusia w odcinku. On też roboty będzie miał naprawdę sporo z właśnie uprawą pożniwą na tamtym kawałku. I co? Czekaj, próbuję tu manewrować, wyjechać na razie z gospy, bo wszystko wszędzie nastawione. No jest zapierdziel, jest naprawdę zapierdziel. Ale ładnie to wygląda, więc to tam luz. Dobra, tu mi się opuszcza. Nie wiem, czy 300 chowa, nie będziemy się włączyć, ale to ci za sekundę powiem. Nie, nie musisz, dobra. A bo ty tą wjechałeś do kostek. Tak. W sumie bez różnicy, mogłeś tam okrągłą. Siano? Kurde, najgorsze jest to, że... Ale nie, w prasie mogło być siano, ja mogło być siano, nie? A czemu? No bo przecież pamiętasz, że musieliśmy tubelki zrobić. Jeszcze raz, wiesz, co? Musieliśmy przecież zrobić na stan belek, który mieliśmy wcześniej. I ja tą naszą prasą prasowałem siano. No. Ja sobie zrespiłem siano, no i w niej już było teraz siano. Więc jeżeli tak przysłowiowo biorę teraz, dalej prasuję, no to mi siano pokazuje, bo chcę dokończyć tą belkę. Więc nie wiem, czy wyprasować taki kawałek, czy nie? Wyprasuj kawałek, teraz jedną i drugą belkę, zobacz, czy druga też będzie siano. Dobra, no to wtedy tak lecę. Jak tylko druga się zrobi, to wtedy już nie prasuj dalej. Ja wiem. Ale wydaje mi się, że jeżeli pokazało siano, to raczej chyba będzie siano dalej. Akurat dobrze, bo se tutaj odgarnę. Bo wiesz, jeżeli to by nie było wyschnięte, to wtedy trawę by pokazało w tej pracy. Jasny gwint, to 10 okrążeń będę musiał zrobić. Czemu? No tak słabo. Jo? Aha. Dwutonowa jest ustawiona. Ile? Dwutonowa. Nie mamy zmienionego tego. A ile ci już wzięło? Teraz zauważyłem, że tona. Dobra, mówię, to nie jest dalej, tak nie jest dalej. Nie jadę. Do tego by trzeba wywalić ten mod. Nie wywalić. A nie, mamy zmieniony, dobra. Miło kosza, no. Dobra. No dobra, to nieważne, ale miejmy nadzieję, że będzie siano. Okej, ino idę zobaczyć, jaka następna belka w prasie jest. Już się robi, bo to powinna się druga już robić chyba. Nie robi się. Kuruca fuks. Dobra, mniejsza trudno. O to. Dobra, ja będę sobie kończył. Mamy naprawdę sporo zasiane. Fajnie, że tyle się udało. Mamy pół pola śmiało, można powiedzieć. Więc resztę będę sobie kończył w kolejnym odcinku właśnie u Bolka. Dlatego zestawu śmiało możecie zostawić łapeczkę w górę, bo naprawdę wygląda ale moim brudne. Zdaniem przepięknie. No siewnik się ukurzył konkretnie, weź tam napluj i przetrzyj go lekko.
Co? Zapraszam bardzo serdecznie do Bolusia na kolejny odcinek. Będziemy działać, na pewno jakieś fajne akcje dla Was tutaj wymyślimy. Zapraszam do oczywiście łapkowania tego odcinka, do subskrypcji. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to zachęcam zasubskrybować, żeby być oczywiście na bieżąco z każdymi odcinkami. Bo teraz troszeczkę mała przerwa była z od biedaka, ale myślę, że teraz odcinki będą się też pojawiały. No i co? Dzięki za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Cześć.